Dzień dobry. Witajcie na stronie historycznetechnikifotograficzne.pl. Nazywam się Aleksandra Wolter i chciałabym dzisiaj razem z Wami zrobić zdjęcia tymi dwoma aparatami otworkowymi, które wspólnie skonstruowaliśmy w poprzednim odcinku. Zapraszam. Do naszych aparatów możemy założyć różne materiały światłoczułe, takie jak kawałki filmu fotograficznego czy błony ciętej. Ale ja postanowiłam, że włożę do aparatów papier fotograficzny. Czułość papieru fotograficznego to zwykle około 3 ISO. Wybrałam czarno-biały papier na podłożu plastikowym, który przymocuję wewnątrz aparatu za pomocą elastycznego kleju. Pamiętajcie, by wszelkie czynności związane z niewywołanym papierem robić przy bezpiecznym świetle. Najpierw otworzę i przygotuję aparaty. Do prostokątnego aparatu będzie trzeba przyciąć papier, tak żeby był trochę mniejszy od dekielka. Przyklejam go na elastyczny klej emulsją w kierunku otworka, albo jeśli wolicie, to możecie go przykleić taśmą klejącą. Ja jednak wolę taki klej, bo nie zostawia on śladów w aparacie. No i oczywiście od razu zamykam aparat. Teraz drugi arkusz do okrągłego aparatu. Zwijam go tak, by znalazł się dokładnie naprzeciwko otworka. Naturalnie musi być skierowane emulsją w jego stronę. Aparaty są załadowane, gotowe, by wykonać nimi zdjęcia. Do sfotografowania wybieram znany już Wam z filmów o talbotypii motyw. Jak zapewne zauważyliście, aparaty otworkowe pozbawione są wizjera. Jedyne, co mogę zrobić, to skierować otworek mniej więcej w tym kierunku, w którym chcę zrobić zdjęcie. Zrywam migawkę i zaczynam odliczać czas. Dzisiejszego słonecznego dnia ekspozycja dla pierwszego aparatu wyniosła 15 sekund. Jest grudzień, więc mamy szczęście, że akurat jest taka ładna pogoda. W pochmurny dzień naświetlanie mogłoby trwać kilka, a nawet kilkanaście minut. Po zamknięciu migawki idę do ciemni wywołać zdjęcie. Wywołuję je w zwykłym wywoływaczu pozytywowym do papierów wielogradacyjnych, przerywam zwykłą wodą, natomiast do utrwalania używam utrwalacza FomaFix w rozcieńczeniu jak dla papierów. Wyjmuję papier z aparatu i wkładam do kuwety z wywoływaczem. Czas wywołania papieru przy 20 stopniach Celsjusza wynosi 1 minutę i w tym czasie powinien pojawić się obraz. Jeśli będzie zbyt ciemny, będzie to oznaczało, że czas ekspozycji był zbyt długi i należy go skrócić. Jeśli natomiast zdjęcie będzie zbyt jasne, wówczas czas ekspozycji należałoby wydłużyć.
Jeśli na odbitce pojawią się jakieś nieznane Wam ciemne smugi, albo cała będzie zszarzała ze słabym kontrastem, wówczas będzie to oznaczało, że aparat ma jakąś nieszczelność. W porządku. Zdjęcie z pierwszego aparatu mamy już gotowe. Teraz sfotografujemy ten sam motyw z tego samego miejsca drugim aparatem. Podobnie jak poprzednio, ustawiam go na podłożu i kieruję otworkiem w kierunku fotografowania. Wywołanie przeprowadzam dokładnie tak samo jak poprzednio. W aparatach otworkowych z zagiętą płaszczyzną materiału światłoczułego może się okazać, że na zdjęciu występuje zadymienie, które jest spowodowane nie tyle nieszczelnością aparatu, co zbyt dużą powierzchnią materiału światłoczułego, który jest biały. W efekcie czego aparat zachowuje się tak, jakbyśmy go nie wyczernili w środku. Zaradzić na to można zmniejszając format papieru. U mnie akurat nie wystąpiło zadymienie, więc wszystko jest w porządku. Zobaczcie te dwa zdjęcia zrobione dwoma aparatami otworkowymi z tego samego miejsca. Aparat po lewej stronie miał równą płaszczyznę papieru umieszczoną dokładnie naprzeciwko osi otworka. Wszystkie linie są proste, a obraz przypomina zdjęcie z ultraszerokokątnego obiektywu. Po prawej stronie natomiast mamy zdjęcie z aparatu, w którym płaszczyzna papieru była wygięta i przez to nierównoległa do osi otworka. Wszystkie linie poza pionowymi są powyginane. Takiego efektu nie da się osiągnąć żadnym zwykłym aparatem fotograficznym. To są zdjęcia, które przed chwilą razem wykonaliśmy. Jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, pozostawcie komentarz. Do zobaczenia wkrótce.